Czy... Nie. Ty po mnie, tak? Ja trzeci. Ja jestem po tobie. Sławek Sala. Sławek Sala, okej, ale jak cię przedstawić? Konfederacja Kolejna Polska. Tak po prostu. Okej. Ja kolejną osobę przedstawię. Karol, tak? Karol Pęczek, Partia Kolejna. Pęczek. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w przededniu 11 listopada, Święta Niepodległości. Jak co roku w Warszawie Wielki Marsz, Marsz Niepodległości, który zgromadzi tysiące patriotów, którzy chcą zamanifestować swoją dumę narodową. W tym roku Marsz Niepodległości idzie pod hasłem Polska państwem narodowym. Zachęcamy wszystkich do tego, aby wziąć udział w Marszu Niepodległości. Natomiast jeśli chodzi o Konfederację, to przede wszystkim zapraszamy na to, aby oglądać naszą transmisję, która jutro będzie z całego marszu. Będą nasi goście, będą liderzy. Warto śledzić nasze media społecznościowe, zobaczyć, jak wygląda Marsz Niepodległości. Będziemy tam z Państwem, będziemy dla Państwa relacjonować ten marsz. I mam nadzieję, że ci wszyscy, którym nie uda się dotrzeć 11 listopada do Warszawy, będą mogli oglądać go po prostu razem z nami, komentować, wspólnie widzieć, jak ten dumny, wielki marsz wygląda. O głos poproszę Sławomira Salę z Korony Konfederacji Polskiej. Dzień dobry. Serdecznie zapraszamy na to doniosłe wydarzenie, które już jutro ma miejsce i pomimo różnych historycznych wydarzeń, odbudki pod rosyjską ambasadą, przez inne wydarzenia późniejsze, bitwa o Olimpik czy na peronach, próby rozbicia nie udają się. Przez wiele, wiele lat próby dyskredytacji tego wydarzenia środowisk patriotycznych nie udają się i trwamy. Z ramienia Konfederacji Korony Polskiej i pana prezesa Grzegorza Brauna serdecznie wszystkich zapraszamy na to wydarzenie. Dziękuję. Pan Karol Pęczek. Szanowni Państwo, idziemy na ten marsz, dlatego że chcemy Polski będącej państwem narodowym. Chcemy dumnej, bogatej Polski. I wiemy, że jest to marsz szczególnie ważny, zwłaszcza w kontekście wydarzeń geopolitycznych, a tych jest bardzo wiele. Dlatego w szczególności trzeba podkreślić, że udział w tym marszu to jest deklaracja poparcia dla idei, aby tutaj nad Wisłą istniało niepodległe państwo narodu polskiego. I to jest bardzo ważna deklaracja, ponieważ ona jest w dzisiejszym świecie i w naszym współczesnym społeczeństwie wcale nie taka oczywista, dlatego ważne, żeby to podkreślić. Ważne też, żeby to podkreślić, dlatego że jest wiele zagrożeń i wiele rzeczy, których nie da się z tą ideą pogodzić. Nie da się z tą ideą pogodzić na przykład idei jakiegoś wielkiego europejskiego państwa federacyjnego. Trzeba powiedzieć wprost, że są to dwie idee rozbieżne. Mamy też ważne wydarzenia geopolityczne za naszą wschodnią granicą, które przypominają nam, że pokój nie jest nam dany raz na zawsze i że o naszą niepodległość, o naszą suwerenność musimy cały czas walczyć, cały czas jej pilnować. I w końcu mamy ogromną ilość uchodźców, którzy przybyli do naszego kraju za naszej wschodniej granicy i to też jest ważne, żebyśmy podkreślali, że nasz naród, że nasza polska kultura są silne i są atrakcyjne. Na tyle atrakcyjne, żeby ci przybysze chcieli się do tej kultury, do tego narodu przyłączać, być jego częścią, żeby rzeczywiście polskość była czymś atrakcyjnym i czymś, co w Polsce jako polska kultura jest rzeczą oczywistą. I dlatego właśnie idziemy jutro w Marszu Niepodległości 11 listopada i zachęcamy do tego wszystkich. I poproszę jeszcze o zabranie głosu Tomasza Grabarczyka. Szanowni Państwo, tak jak wspomniał Witold Tumanowicz, no trwają w tym momencie ostatnie przygotowania, ostatnie szlify do zrealizowania no dosyć nietypowej transmisji z Marszu Niepodległości, bo transmisji, która będzie oparta na dwóch studiach. Jedno studio pod samym Stadionem Narodowym, czyli na końcu już marszu, samego marszu, ale drugie studio, studio na dachu piętrowego autobusu, który będzie przemieszczał się wraz z uczestnikami tego marszu i właśnie w tym studio, w samym centrum wydarzenia, komentarzy będą udzielać główni liderzy konferencji
Konfederacji, ale także wielu innych liderów, działaczy, struktur partii członkowskich, klubów Konfederacji, czy po prostu uczestników tego wydarzenia, którzy będą mieli możliwość pokazania, jak naprawdę wygląda Marsz Niepodległości, że Marsz Niepodległości to są zwykli ludzie, normalni Polacy, którzy raz do roku chcą przyjechać na to wydarzenie, przyjechać z polskimi flagami, ze swoimi rodzinami, z dziećmi, pokazać im, jak właśnie można świętować niepodległość w sposób pokojowy, radosny. Taki właśnie jest Marsz Niepodległości, takie jest to wydarzenie i jutro ta transmisja Konfederacji, która będzie na naszym YouTubie, ale także na kanałach innych liderów naszego ugrupowania, właśnie będzie tym prawdziwym obrazem Marszu Niepodległości. Domyślamy się, że w kontrze do obrazków, które zobaczymy w niektórych innych mediach. Także bardzo serdecznie zachęcam te osoby, które nie mogą być jutro z nami w Warszawie, do tego, żeby oglądali tę transmisję online. Wiemy, że jest także dużo osób, działaczy także naszej partii, którzy biorą udział w obchodach tego święta w całej Polsce, w innych miastach, w swoich miejscowościach. I to też jest bardzo dobre, by ta niepodległość była świętowana w całym kraju, ale będą mieli jutro taką możliwość po prostu przez kilka godzin śledzić, obserwować i słuchać tego, w jaki sposób ten Marsz Niepodległości naprawdę się odbywa, a nie w taki sposób, w jaki będą to transmitowały niektóre stacje telewizyjne. Jeśli nie ma żadnych pytań, to zapraszamy serdecznie jeszcze raz jutro Marsz Niepodległości, godzina 14, tak? Jeżeli się nie mylę. Zapraszamy. Godzina 14, rondo Romana Dmowskiego w Warszawie. Kto nie może przyjść osobiście, zapraszamy na media społecznościowe i tam będzie można obejrzeć, jak wygląda marsz. Pozdrawiamy. Do zobaczenia. Dziękuję.